To już trzecia misja z tej oto kampanii. Witam was serdecznie. Ja jestem Pazixer, a to jest BF jedyneczka, błoto i krew. Dzisiaj lecimy z misją awaria, napraw czarną bez. I to wszystko będzie się działo nocą, także coraz to ciekawiej. Raz mieliśmy czołga, raz mieliśmy podczas mgły, a teraz będzie się wszystko działo nocą. Także misja nabiera tempa. No i zobaczymy, co dzisiaj przyniesie nam ta misja ciekawego. Nadjeżdżamy czarną bestią, zwaną Bez. Co jest, Edward, co? Trzeba wymienić świece, ser. Świece, ta? Trzeba poszukać innych wiosek. Widzisz ją, synu, czy widzisz wioskę? Tak, tak widzę. A nasze czołgi, czy widzisz tam gdzieś nasze czołgi? Edwards. Chyba widzi. Tak. Ale nasze to one już nie są. No właśnie. Tak coś czułem po tym znaczku na tym czołgu. Podejrzana sprawa. Czyli świece. Świece dla Bez powinny być w tej wiosce. Czyli mamy się tam wybrać, tak? Chodźmy, Lars. No nie wiem, czy z tobą wolę iść. Tak, to cały czas negatywny na nas, teraz chodź, co pójdziemy. Z Bogiem. No to zobaczymy. Nocna rywalizacja. Nocne zamieszki. Chodź na to. Czołg to już złom, a on nie dożyje poranka. Przesrany. Czyli co, po prostu porzucasz misję? Nie rozumiesz? Finch i Pritchard, my wszyscy byliśmy spisani na straty. Jeśli tak to widzisz, McManus, to idź sobie. Nie uważ się tak do mnie mówić. Mam więcej misji na koncie, niż ty zażarłeś obiad. Więc lepiej, kurwa, idź stąd. No. Ole beka. To se poszedł. To i tak najpierw mówił tam, chodź, chodź, pójdziemy i tak się... A podobno wszystko mieliśmy robić razem. Właśnie, i to jest racja. Dobra, tam se gdzieś poszedł. Uruchomić czołg, nie zginąć. No fajnie tak wygląda. To zawsze takie wiatraki mi przypominały Holandię, nie? Bo w Holandii właśnie jest dużo tych wiatraków. Zdobądź świece zapłonowe, to jest dzisiejszy cel. No dobra, i tylko przy sobie mam oczywiście standardowo rewolwerek. Mam 3 punkty przynajmniej. Tylko nie wiem, czemu ten cel jest tak ukazany. A może właśnie... Najlepiej by było, żeby tego cela najlepiej zdjąć, co? Cicho, nikogo nie... Oła! On tu przyjdzie. Tego chcę chociaż na cicho, ale jak to nam się ukaże, to nie wiem, bo wiem, że tu są jeszcze przeciwnicy. Okej, zrobiłem takie kółko. Szukaj, szukaj, ja już robię plecy. Dobra, ciebie już tutaj nikt nie będzie szukał raczej. Dobra, i mamy broń. Dobra, no to lecimy w takim razie do przodu. W poszukiwaniu świec, ale 3 świece aż? Trochę jest. Chyba, że mamy 3 punkty, a w tych 3 punktach tak naprawdę jest jedna lokalizacja tych świec. Dostrzec wrogów. Nie potrzebuję. Ja ich dostrzegnę w walce. Poszukajmy zatem. Tutaj chyba najlepiej nie biegać. Bo nas na pewno usłyszą. Nie wiem, czy to co nie jest czasem. Okej. Weźmy sobie. Czy to jest to? Chyba nie. Ale nie wiem, czy czasem nie wszedłem do tego punktu, do którego mam tą świecę szukać, bo tak nie za bardzo się skupiłem. Jak te świece wyglądają? To jest właśnie pytanie.
Czy lecieć dalej na razie? Wszędzie są ci Niemcy cali, muszę uważać na nich. Niekiedy mogą tak stanąć, że w ogóle ich nie zauważę. Ale po co mi lornetka? Czy co tam wypatruje, czy co? Spróbuję wejść tam do góry. Może mam po prostu wejść do góry, się rozejrzeć. Ale czy czasem tu nie będzie przeciwnika? Aha, może podpowiedziało, żeby po prostu w razie czego lepiej go wyeliminować, żeby nas nie zauważył z dalszej wysokości. O, no to już koniec. Koniec akcji po cichu. Dobra, spadamy. I tak by się prezentowała misja po cichu. Teraz możemy rozpoczynać na szybko. Co to są w ogóle kosmici? Mars? Co to tam jest? Dobra, dwójeczka. Tylko gdzie to jest? Ja chcę wiedzieć, jak to wygląda. Tego będę szukał, szukał. A nie wiem, jak to wygląda w ogóle. Czy to tu gdzieś leży, czy jak to jest? Kurde, tak ciemno, że nie widać. Ojej. Gdzie to jest? O! Ej, coś mam. To jest to? Nie strzelaj do mnie teraz. Kto do mnie strzelał? Gdzie on jest? Okej. Tam jest jeszcze jeden. Może teraz się uda. Jest, jedną mam, jeszcze trzy. Jeszcze trzy. Łatwo ci powiedzieć. No to w takim razie biegnijmy zatem tędy. Hehe, boy. Ładnie porobiony. Cichutko, cichutko. Czyli to jest takie podświetlone trochę, tak? To jest trochę podświetlone. O kurde. Bo to będzie tutaj, już widzę. Myk. Myk. Uda się, czy nie uda się? Mam nadzieję, że nikt mnie teraz nie widzi. Mam połowę. Dobra, i lecimy po kolejną. Zbieraj, zbieraj zdrowie. Regeneruj się. O, jest alarm. Zejdzie tu? Oj, było blisko, bym nie zauważył. Na spokojnie, po cichu, po cichu. Tu jest trzecie. Cichutko, cichutko. Nic nie mów. Ja tylko sobie zabiorę to i spadam. I jeszcze tylko jedna. Jeszcze jedna? Co ty gadasz? To dawaj tu gdzieś po wodzie pobiegniemy.
gdzieś tak na obkoło z lekka. I to będzie gdzieś na wprost, a? Zauważy mnie? Przez chwilę jestem cicho, także wolę jeszcze pozostać niezauważony. Hehe, błoj. Te wabiki też trochę korzystam teraz. Tylko nie wiem, czy właśnie one niekiedy się aktywują, niekiedy nie. Czy one są słyszane przez tych przeciwników? No nic nie powiem, bo nie wiem. Szczury w ogóle tutaj biegają? A czy ja przypadkiem się nie wracam teraz? Czy rzeczywiście jeszcze jeden jest do znalezienia? Czy on tutaj był na samym początku, tak? Bo ja wiem, że tam niedaleko jestem. Cichutko, cichutko. Jestem i mnie nie ma. Szybka akcja. Szybkie rozegranie. Ostatnia część. Proszę bardzo. To wracamy. Wróć do czarnej bez. Jasna sprawa. Jakoś poszło nam. Chwilę było po cichu, chwilę akcji i chwilę po cichu. Ciekawe, gdzie jest ten Machmanus cały. Czy uciekł, czy jak to jest? Kto to jest? O, Machmanus chyba nam pomógł, tak mi się wydaje. To był chyba Machmanus. Wróciłeś. On chce na pewno jak najlepiej się wydostać, a widział, że przyniosłem te świece, to z powrotem chce wejść do czołgu. Dobra robota, chłopcy. O, chyba nic nie będzie mówił o tym Machmanusie, że mu nie pomógł. Spisaliśmy się, nie? Tak. Dobra, to już chyba wszystko. Rozruszajmy ją! Robiłem wszystko jak trzeba! Wszystko! Przez całe moje życie! Całe moje życie nic tylko! Przestrzegałem cholernych zasad! Co się z tobą stało? Ty debilna! Ty posrana! Przeklęta maszyno! Dalej! No dalej, Bez! Weź się w garść i spróbuj mi pomóc! Myślałem, kurwa, że lubisz walkę! Kurde, ale jazda! Ale naładowany teraz jest. Teraz wyszedł cały on. O! Ale zwrot akcji. Podziałało. Spodobały się twoje bludki! Otóż to. Tak by się prezentowała kolejna niesamowita przygoda w naszym Battlefieldzie. Przed nami już ostatnia misja właśnie z tej kampanii, ale dopiero będziemy ją rozgrywali w kolejnym odcinku, także oczekujcie i do następnego materiału. Na razie, cześć!